Cześć, jestem Mikołaj. A ja Natalia. Jesteśmy uczniami klasy 1B o profilu dziennikarsko-medialnym. I chcielibyśmy oprowadzić Was po naszej szkole, po liceum ogólnokształcącym imienia generała Mariusza Zarudzkiego. W naszym liceum mamy wiele kierunków. Na pewno każdy znajdzie coś, co go zainteresuje. W trakcie nauczania edukacji policyjnej młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach samoobrony oraz technik interwencji policyjnych. Na edukacji wojskowej nasi uczniowie poznają tajniki służby w mundurze. Przygotowujemy ich do służby w Wojsku Polskim. Uczą się taktyki, musztry pojedynczej i zespołowej, działania na polu walki. Jestem z grupy medycznej i chcę Wam zaprezentować dwa doświadczenia. Jedno doświadczenie to jest rozkład dichromianu pod wpływem temperatury. Jest to doświadczenie podobne do wybuchu wulkana. Jeśli nie masz prądu w domu, możesz go wytworzyć domowym sposobem. Z całą pewnością masz w domu ogórki. Możesz wytworzyć tym sposobem ogniwo. Ogniwo to nie tylko ogniwo w samochodzie albo bateria. Również możesz to zrobić właśnie z ogórków. Jak widzisz, teraz mamy napięcie 0 w tym ogniwie. Jeśli polejemy ogórki wodą z ogórków kiszonych, zwiększymy w ten sposób wytworzony prąd. Teraz napięcie w tych ogórkach jest dodatnie. Wytworzyliśmy w ten sposób prąd. Nowością sprzętową w pracowni biologicznej jest miernik jakości powietrza, który w najbliższej przyszłości zostanie wykorzystany przez klub ekologiczny do stworzenia mapy smogowej powiatu. W naszej bogato wyposażonej pracowni fizycznej będziecie mogli być świadkami wielu eksperymentów, doświadczeń i pokazów. Oscyloskop jest to elektroniczny instrument, który przekształca sygnały elektryczne w widoczne ślady na ekranie. Dzięki niemu możemy stwierdzić, że w skórze ludzkiej płyną prądy. Jest to jedyne takie urządzenie w całym Węgorzewie. Kochani, jak przyjdziecie do nas, zapraszam na zajęcia pozalekcyjne. Piłka siatkowa w UKS-ie, piłka koszykowa w UKS-ie. Chcesz grać w siatkówkę? Lubisz siatkówkę? Przyjdź do nas. W Radiowęźle klasy dziennikarskie mogą tworzyć gazetę, nagrywać filmy na YouTube'a i nadawać najlepszą muzykę. A raz w tygodniu puszczamy piosenki polecone przez Was. Ogólnie książki możecie, nie musicie nosić ich cały dzień. Możecie je zostawiać w szafkach.